No i co, kochani, znaleźliście mnie, złapaliście mnie podczas mojego relaksu środkowo-tygodniowego nad rzeką w Krą. Co tu dużo mówić, czekam aż asfalt przeschnie, bo ten ancymon nie nadaje się do jazdy w deszczu, ale to albo po mokrym, ale to do tego przejdziemy. Przyjechałem tutaj nad tę wodę w te piękne okoliczności przyrody bardzo nietuzinkowym, można byłoby rzec, wspaniałym sprzętem. Jest to Indian FTR 1200 w wersji Air Carbon, czyli topowy, najlepszy, najlepiej wyposażony motocykl z dopiskiem FTR w stajni Indiana. Na ten rok poprawiony, zmieniony, przebudowany, przekonstruowany. Za chwilę opowiem Wam właśnie o tym motocyklu. Sprzęt ten może się podobać od pierwszego wejrzenia. Wydaje mi się, że wiele osób, które kupuje ten motocykl, po prostu się w nim zakochuje, patrząc na niego, bo no, trudno się w nim nie zakochać. Wygląda nietuzinkowo, wygląda przepięknie, wygląda przebojowo, niesamowicie. Ten romans może przerodzić się w wielką płomienną miłość lub też zgasnąć smutno po jeździe testowej, bo ten motocykl, no co tu dużo mówić, nie jest dla każdego. Jest całkiem wymagający, jest, można powiedzieć, trochę potrzebujący atencji. Nie prowadzi się tak jak lekkie japońskie nakedy, swoje też waży, więc można powiedzieć, że trzeba po prostu się w nim zakochać, aby z jego cech tak naprawdę czerpać przyjemność i twierdzić, że są to minusy. Mi ten motocykl pasuje, no ale ja nie jestem przeciętnym, wydaje mi się, zwykłym takim motocyklistą. Trochę już kilometrów zrobiłem, trochę przejeździłem motocyklami właśnie japońskimi i szczerze mówiąc szukam motocykla, który no, zakręciłby mi w głowie, a ten jest tego bardzo blisko. Wersja Air Carbon FTR-a. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj chodzi o to, że ona ocieka włóknem węglowym. Mamy je na atrapie baku, bo to, co tu widzicie, to nie jest bak, ale o tym też za chwilę. Mamy na błotniku carbon, mamy też różne inne elementy karbonowe. Do tego pełne zawieszenie Ohlins, w pełni regulowane, z tyłu całkowicie nowy amortyzator na 2021 rok, choć Indian twierdzi, że to na 2022, bo ten model, mimo że wypuszczony w 2021, możecie znaleźć w katalogach jako model 2022. No i wersja Air Carbon jest wersją topową, wyposażoną we wszystko, w co tylko może być wyposażony topowy Indian. Mamy tutaj na przykład wydech Akrapowicz podwójny. W standardzie ten motocykl przyjeżdża tak z fabryki właśnie, jak go tutaj widzicie. No i wygląda przepięknie. Jedyny minus tego wydechu jest taki, że po prostu nie brzmi. Ja bym szybciutko do Konstancina jechał z nim do firmy Motowydech, aby chłopaki coś poradzili na to brzmienie, bo szczerze mówiąc, no mogłoby to chodzić tak, jak wygląda. Wygląda rewelacyjnie, a chodzi, posłuchajcie. Do tego mamy oczywiście układ hamulcowy Brembo, mamy też oświetlenie też pełne LED z wspaniałą, wspaniale działającą w nocy lampą przednią, przednim reflektorem.
No i mamy też topową elektronikę. Elektronikę zakrętową, która całkiem nieźle sobie radzi z okiełznaniem tej maszyny, którą napędza bardzo ciekawy silnik. Jest to silnik V2 o pojemności 1203 cm sześciennych, który z tych swoich parametrów wyciąga ponad 120 koni mechanicznych mocy. Ciężko mi to określić, bo niektórzy nawet na stronie Indiana jest w jednym miejscu 120, a w innym 123. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że o przeliczenie z British Horsepower. W okolicach 120 koni i 120 Nm momentu obrotowego, które generuje już przy 6000 obrotów. Sprawia to, że mamy do czynienia z naprawdę potężnym piecem, potężnym dzięki temu motocyklem, który, co tu dużo mówić, jest stworzony do sprintów spod świateł, do naprawdę mocnego przyspieszania, do wyrywania kierownicy z rąk i przesuwania kierowcy w stronę tyłu. Jedno śladu w stronę tylnej lampy. Aby zapanować nad tą mocą, mamy tutaj elementy elektroniczne, czyli na przykład kontrolę trakcji, trzy mapy, mapę deszcz, mapę standard i mapę sport. Mamy też ABS, tak zwany zakrętowy, który wie, w jakim stanie jest nasz pojazd, czyli czy jedziemy po zakręcie, czy jedziemy po prostej, czy się przechylamy, czy nie. Dodatkowo jakieś systemy typu anti-wheelie i tak dalej, co tu dużo mówić, ja pierwsza rzecz, co robię, to wszystko po prostu wyłączam, no bo chcę testować motocykl, a nie elektronika. A wiadomo, że te wszystkie kagańce sprawiają, że pojazd ten można bardzo łatwo ucywilizować, a ja tego po prostu nie chcę. Ja chciałbym, żeby FTR przy mnie chociaż był sobą. Przejdźmy może do tego, jak jeździ ten sprzęt, bo przecież w motocyklach to jest najważniejsze. Relaks nad rzeką można uprawiać z przyjaciółmi, a niekoniecznie z motocyklem, a motocyklem przecież się jeździ, tego tłumaczyć nie trzeba. Motocykl ten został w tym roku przekonstruowany przez amerykańskich inżynierów w stronę właśnie szosową, czyli zrezygnowano z tego takiego pseudo flat traco hiper nakedowego stylu. Tak naprawdę nie wiadomo, co to do końca było, bo ten motocykl ani dobrze w terenie nie będzie jeździł, ani dobrze z tymi dodatkami terenowymi nie będzie jeździł po asfalcie, więc takie uskramblerzenie tego sprzętu według mnie było trochę bezcelowe. No i wydaje mi się, że nie tylko ja tak uważałem, bo Amerykanie wyciągnęli wnioski ze zdania opinii publicznej i zmienili go dosyć znacznie. Co to znaczy? To znaczy, że dostał przede wszystkim, według mnie najważniejszą zmianą jest to, że dostał 17-calowe koła. Koła obute od razu w sportowo-turystyczne opony Metzeler Sportec, dzięki czemu mamy możliwość po prostu bardzo zgrabnego i zwinnego poruszania się po asfalcie na pełnowymiarowym asfaltowym kole. Tutaj nie ma żadnych 19-18 cali jak wcześniej, tylko mamy właśnie 17 cali. To sprawia, że to koło jest po prostu zwinne, sprawia, że motocykl jest zwinny dzięki temu kołu. No i łatwiej się nim jeździ po zakrętach. No i rzeczywiście taka też jest prawda. Dodatkowo mamy mniejszy skok tych topowych zawieszeń. Zmniejszono go w stosunku do poprzedniej wersji FTR-a. Dzięki temu zmniejszyła się też wysokość tego motocykla, zmniejszył się prześwit, obniżył się środek ciężkości, zmniejszyła się wysokość kanapy. Ale to nie wszystko, bo także zmieniono kąt główki ramy i rama w tym momencie jest bardziej szosowa, bardziej zwarta, krótka i dzięki temu ten motocykl lepiej prowadzi się po szybszych winklach. I rzeczywiście to czuć. Dodatkowo mamy węższą kierownicę, co też sprawia, że ten motocykl nie jest tak nerwowy, jakby był z szeroką kierownicą. No i ta kierownica jest dopasowana do nowego rozmiaru kół.
jak to wszystko działa ze sobą? Działa tak, że ten motocykl po prostu jeździ dużo lepiej po zakrętach. Ja testując FTR-a jako nowość w 2019 roku, zabrałem go na tor Słomczyn, no i tam próbowałem jeździć nim po zakrętach na tych flat trackowych oponach. Dało się, oczywiście dało się, sprawiało to przyjemność, nawet tarłem pod nóżkami, ale wiadomo, że no to nie do końca było to. Ten motocykl bardzo trzeba było zmuszać do tego, aby on się pochylił w zakręcie. W tym momencie, w tej wersji nie ma takiej potrzeby, on jest dużo bardziej skrętny. Niemniej jednak nie jeździ tak jak niektóre japońskie nakedy, że on po prostu by śmigał po zakrętach. On jest takim typowym odpowiednikiem motocyklowym według mnie amerykańskich muscle carów, czyli samochodów typu Dodge Charger, typu Ford Shelby, samochodów ciężkich, mocnych i przystosowanych do tego, żeby przede wszystkim robiły dobre czasy na 1/4 mili, czyli po prostu stworzone do sprintów. Tak samo on, dzięki temu silnikowi 120-konnemu, dzięki tej masie wydłużonym, swojej masie wydłużonym też rozstawie osi, bo to jest całkiem długi pojazd, który nie ma tendencji tak sam z siebie do wstawania na gumę, trzeba go mocno poprosić, żeby to się zadziało. No, ma tendencję do tego, żeby po prostu, preferencje może, do tego, żeby być po prostu szybkim właśnie spod świateł. No i to mi się w nim podoba. Jest taki nieokrzesany, taki grubo ciosany, a przy okazji piękny, ekskluzywny, topowy. No taki ciekawy miszmasz. Ciekawostką jest też to, że o czym już wcześniej wspominałem, że to, co tu widzicie, to nie jest bak, to jest atrapa baku, bo bak znajduje się pod siedzeniem. Wszystko po to, by jeszcze obniżyć ten środek ciężkości. Dużo on może nie obniży, bo ten bak ma tylko 13 litrów. 13 litrów, co sprawia, że taki realny zasięg tego motocykla to jest jakieś 150 km. No więc jakiegoś wielkiego dystansu między jednym tankowaniem a drugim na pewno nie pokonamy, nawet jadąc spokojnie, ale wydaje mi się, że jest to, co tu dużo mówić, do tego stylu wystarczająco. 100 km przejedziemy, a tyle wystarczy, żeby się dobrze bawić na mieście. Fajną opcją w tym motocyklu jest też możliwość dezaktywacji tylnego cylindra. O co tutaj dokładnie chodzi? O to, że na postoju ten motocykl, ten silnik będzie chodził tylko i wyłącznie na przednim cylindrze. Przednim, który tak czy siak będzie lepiej chłodzony niż tylny. Tylny przegrzewa się, no bo jest schowany i ma dużo trudniej niż przedni. No a to swoje ciepło oddaje. Oddaje gdzie? W stronę kierowcy, czyli w stronę kanapy. Indian rozwiązał to bardzo sprytnie i to nie tylko w tym modelu, ale także motocykle wyposażone w jednostkę Thunderstroke, z tego co pamiętam, też mają taką opcję. W Chieftainie nawet to testowałem. Roztwieramy! Wiem, że się mówi otwieramy, ale ja roztwieram. Roztwieramy teraz wirtualny worek z wadami FTR-a, bo wiadomo, nie można tylko chwalić, ale też trzeba powiedzieć o wadach tego motocykla. Jakie są wady tego motocykla? Przede wszystkim to jest to, że motocykl ten nie nadaje się absolutnie, jak już wcześniej wspominałem, do jazdy w deszczu. Krótki tył, króciutki zadupek, szczątkowy błotnik, takie błotniko nad kole, sprawiają, że całość po prostu materiału, wody, błota, piachu spod tylnego koła czy z tylnego koła jest transferowana czy transportowana na plecy kierowcy i od szlachetnych 4 liter aż do czubka kasku po jeździe po mokrym asfalcie, po jeździe w deszczu jestem po prostu obrzucony, że tak powiem, błotem. Ten motocykl lubi warunki atmosferyczne dobre, a przede wszystkim suche, więc mapa deszcz w nim powinna brzmieć mapa domu.
w sensie azymut dom, bo w deszczu tutaj tym motocyklem z przyjemnością na pewno nie pojeździmy. Druga sprawa, topowa wersja takiego motocykla, no według mnie zasługuje już na Quick Shifter. Tu powinien być on w standardzie i powinien być wyposażony ten motocykl właśnie w Quick Shifter, ale za to na przykład nie mając Quick Shiftera mamy tempomat. No i co wy na to? Wolelibyście Quick Shifter czy tempomat? Tempomat jest, Quick Shiftera nie ma. Testowałem tempomat, fajna sprawa, fajnie działa, przyjemnie jedzie się 120-140 km na godzinę po autostradzie, nie trzymając cały czas nerwowo prawej manetki, no ale chyba wolałbym jednak pomoc w postaci Quick Shiftera do zmiany biegów niż pomoc tempomatu. A taka moja fanaberia. Dla niektórych cecha, dla mnie wada. Może tak, i cecha, i wada, i plus, i minus, bo to trochę jest skomplikowane. Wyłączanie kontroli trakcji. Bardzo fajna rzecz, zacznijmy od plusa, że można to zrobić w trakcie jazdy, czyli jeżeli zapomnimy się i pojedziemy na kontroli trakcji, a mamy ochotę czynić w jakąś głupotę, to po prostu możemy to zrobić, wyłączając kontrolę trakcji. W czasie jazdy wchodzimy w opcję, jednym przyciskiem pod palcem wskazującym prawej ręki wybieramy opcję dezaktywacji kontroli trakcji. Wystarczy wtedy tylko zamknąć gaz, bo na otwartym gazie to nie zadziała. Zamykamy przepustnicę. No i kontrola trakcji, te wszystkie elektroniczne systemy, oprócz oczywiście ABS-u, są wyłączone. Natomiast problem wydaje mi się, że jest taki, że ten motocykl nam nie ufa. Nie ufa swojemu użytkownikowi. Boi się, że zostanie rozbity przez niepowołane ręce, bo po prostu po przekręceniu kluczyka, wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownemu, wszystko wraca do ustawień bazowych, czyli znowu mamy tę kontrolę trakcji włączoną. Czyli jeżeli jest to mój prywatny motocykl, ja decyduję, że nie chcę kontroli trakcji, wystarczy mi pomóc ABS-u, a za kontrolę trakcji dziękuję, tylnym kołem chcę zarządzać i mocą przynoszoną na tylne koła chcę zarządzać sam, no to po prostu nie ma takiej opcji, FTR się na to nie zgadza i ja za każdym razem muszę z nim walczyć, aby nad tym panować. No to nie jest super fajne, na pewno na dłuższą chwilę byłoby, co tu dużo mówić, upierdliwe. Bardzo ciekawą rzeczą w tym motocyklu jest elektroniczny wyświetlacz kolorowy TFT o średnicy 4,3 cala, a przede wszystkim fajne w nim jest to, że on jest dotykowy i działa w rękawiczce, czyli można wyłączyć kontrolę trakcji w czasie jazdy za pomocą właśnie przyciśnięcia odpowiedniego miejsca na ekranie. W rękawiczce nie trzeba jej zdejmować, ani nie trzeba mieć specjalnych rękawiczek dotykowych, wystarczą zwykłe skórzane. No i ma tam naprawdę full opcji. Dodatkowo mamy tam system, no może dzięki temu, że mamy tam system indianowski Ride Command, który pozwala nam się skomunikować z naszym telefonem za pomocą Bluetootha i różne inne wygibasy wyczyniać. No tutaj w to nie będę wnikał. Co tu dużo mówić, ja testuję motocykle, a nie elektronikę. To już testujcie sobie sami. Działa, wygląda fajnie, no i lepiej mieć niż nie mieć. Może przejdźmy teraz do ergonomii. Czy wygodnie mi się jeździło tym motocyklem? Czy wygodnie mi się nim jeździ? Tak. Czy mogłoby się jeździć wygodniej? Tak, oczywiście. Co bym chciał, żeby mi było wygodniej? Żelową kanapę. Indian chwali się, że ta kanapa jest taka rewelacyjna, że jest topowa i tak dalej. Może i taka, ale nie jest żelowa.
jest piankowa, no i przez to na dłuższych dystansach wcale nie jest aż tak kolorowo, jak ma się taki, za przeproszeniem, suchy tyłek jak ja. Natomiast fajna jest w nim pozycja, dzięki wysoko umieszczonej i całkiem szerokiej kierownicy. I super sprawa jest taka, że ten motocykl jest tak wyprofilowany, jego reflektor jest tak fajnie zaprojektowany, że absolutnie nie zaburza strug powietrza. Więc ja, jadąc w moim także topowym garnku, który jest zaprojektowany właśnie do jak każdy, aerodynamicznie najlepiej do jazdy na motocyklu bez owiewek, no po prostu mam ciszę w tym moim kasku. No i to jest naprawdę fajna sprawa, bo jechałem 140 km na godzinę i nawet słyszałem muzykę, która nie była na full w moim zestawie interkomowym. Więc ogólnie można powiedzieć, że i pozycja na tym motocyklu, i wygoda na plus. Brakuje mi tylko troszkę wygodniejszej kanapy. Oczywiście no ja wolałbym, żeby ta różnica między podnóżkiem a wysokością kanapy była większa ze względu na moje długie nogi, ale wydaje mi się, że w większości z Was absolutnie to nie będzie przeszkadzać. Ja tam te swoje szkity jakoś tam podginam i też jest w miarę ok. A podnóżki są całkiem sportowo, całkiem wysoko i to też mi się podoba. Nie udało mi się ich ani razu przytrzeć na cywilnym asfalcie dróg publicznych. Na koniec, jak zwykle, pozostawiam sprawy finansowe. Ile trzeba mieć pieniędzy, by wejść w posiadanie tego pięknego motocykla? Oczywiście można mieć też zdolność kredytową, ale jeżeli ktoś posiada w gotówce 74 900 zł, to bez żadnych zbędnych podpisywanych papierków będzie mógł być posiadaczem takiego motocykla. Jeżeli nie macie takich środków, jest też inna opcja. Można kupić motocykl w trochę niższej wersji, czyli również elektronicznej, również wyposażony w ten kolorowy wyświetlacz i w całą elektronikę. Mamy wtedy FTR-a w wersji S i on kosztuje 71 900 zł. A co jeżeli pragniesz mieć tak bardzo FTR-a, ale nie masz 71 900 zł? I na to też jest recepta. Można wziąć zwykłego FTR-a bez dopisku S, bez literki S, czyli po prostu FTR 1200 i wtedy ten motocykl jest pozbawiony elektronicznych gadżetów, jest prosty, podstawowy i kosztuje dużo mniej. Czyli 65 900 zł. Ja się nazywam Michał Brzozowski, to jest Indian FTR 1200 Air Carbon, a to rzeka Kra. Koniec, szlu. Jak się przedstawiam, to zawsze kończę.